W Gazecie Wyborczej na drugiej stronie czytam komentarz Marka Bejlina na temat czarnego protestu. Czarny protest zmienia oblicze, staje się powszechnym ruchem na rzecz praw kobiet. Protest kobiet ma wielki atut, zaciera podziały społeczne i klasowe, pisze Bejlin. Odnajdują się w nim Polki biedniejsze i bogatsze z wielkomiejskich klas średnich i mało miasteczkowych. Przepraszam Państwa, bo dzisiaj coś z moją dykcją kiepsko. Sprzedawczynie, pielęgniarki, menedżerki. Rządowe media usiłują tę rodzącą się jedność rozbić. Nie tylko za pomocą propagandy nienawiści wobec organizatorek protestów, lecz także redukując przesłanie czarnych protestów do postulatu aborcji na życzenie. To zniechęca część ich potencjalnych uczestniczek. Sam Bejlin przyznaje, że jest za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej, ale tutaj jest pewien problem, bo i ja mam z tym problem, bo Natalia Przybysz, która w ostatnich Wysokich Obcasach mówiła o tym, że zdecydowała się na aborcję, jednak potraktowała tęże aborcję taki sposób, jako taki, no powiedzmy sobie, zwykły zabieg, który przynosi ulgę. I to oczywiście zszokowało wiele kobiet, które opowiadają się za tym, żeby stan prawny był taki, jaki jest. I trzeba powiedzieć otwarcie, że to nie tylko rządowe media niszczą jedność czarnego protestu i jest tak, że jeżeli środowiska feministyczne będą jechały, powiem tak troszeczkę kolokwialnie, na ostro, jeżeli będzie coraz więcej wulgarnych haseł pojawiało się na demonstracjach czarnego protestu, jeżeli ten postulat aborcji na życzenie, aborcji jako zwykłego zabiegu, bez znaczenia, tylko tyle, że przynoszącego ulgę, będzie się pojawiał w tej debacie publicznej, to, a nie tylko rządowe media, zniechęci sporą część kobiet do protestów. Dlatego warto się nad tym zastanowić, jak ten czarny protest będzie wyglądał. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.